Odpowiadając na pytanie, jak wyglądało przygotowanie do rozmowy w kabinie ciszy, będę opierał się na spekulacjach, ponieważ i informacja, które otrzymałem, ja nigdy w kabinie ciszy nie przeprowadzałem żadnej rozmowy specjalnej, tajnej, a więc nie byłem jak gdyby obiektem, który przeniósł się do kabiny ciszy i przekazywał jakieś informacje. Powiem coś więcej, że ja tę kabinę, w ogóle kabinę ciszy zobaczyłem po raz pierwszy tu w muzeum, kiedy ona została, no była przez tydzień montowana, specjalna ekipa, która w Kolonii rozmontowała, było to ogromna ilość pracy, było to urządzenie po prostu spakowane w dziesiątki różnych pakunków, ponumerowane poszczególne elementy i mając te urządzenia, bo nie są to żadne atrapy, tylko są to urządzenia, które tam wtedy funkcjonowały, oryginalne urządzenia i od razu powiem, trudno się nie domyślać, że te urządzenia są produkcji sowieckiej. Zresztą są napisy w języku rosyjskim i tak dalej, a więc urządzenia sowieckie, bo przecież myśmy w orbicie sowieckiej wtedy znajdowali się i te urządzenia, które tutaj mamy, to one generują określone szumy, następnie po prostu deformują pole magnetyczne, elektromagnetyczne, także nawet jeżeli ktoś chciałby z ukrytego urządzenia cokolwiek nagrać, to to deformowanie jest skuteczne i po prostu niczego nie nagra. Ponadto jeżeli takim mikrofonem kierunkowym chciałby ściągnąć na przykład, no wiem, że na przykład drganie szyb, mój głos, który powoduje rezonans szyb i on jest zbierany przez czułe mikrofony, tutaj nie ma takiej możliwości, dlatego że jak widzicie panowie, jest bardzo gruba pleksi, prawie 2-centymetrowa i powoduje, że w kabinie ciszy rozmawiając już głos nie będzie fale rezonowały na przykład z szybami pomieszczenia. Ona ma ponad 2 tony. To znaczy nie tylko ten metal, bo to jest specjalna kratownica, ale sama pleksi to ponad 2 tony. Jest to zresztą bardzo kosztowne urządzenie. Sama pleksi to jest koszt około 100 tysięcy złotych. W tej chwili ona nie pełni swoich funkcji. No możemy tutaj się pobawić, możemy wejść do środka, możemy uruchomić generator szumów, to wszystko jest możliwe. Natomiast nie mamy zamontowanego urządzenia bardzo prostego, mianowicie wentylatora, który to powietrze, bo w kabinie można było umieścić nawet 16 osób. Proszę zauważyć, że są 4 fotele. Mogą tam usiąść ludzie nawet solidni, powyżej 100 kg i jest po jednej stronie 6 taboretów i po drugiej stronie, czyli mogę domniemywać, że mogli być to tłumacze, mogli być to eksperci, mogli być to różni specjaliści i kabina ciszy jest przezroczysta, ale na specjalne rozmowy można było ją osłonić i wtedy nie było widać, kto tam rozmawia. My tej osłony już nie stosujemy, dlatego że no, po prostu chcemy, by ci, którzy przychodzą do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, żeby zobaczyli, jak to mniej więcej urządzenie wygląda z zewnątrz i jak ktoś sobie życzy, można wejść do środka. Osobiście uważam, że pokoje rozmów specjalnych czy kabiny ciszy, mówiąc popularnie, są także potrzebne w kraju, są potrzebne w budynkach rządowych, w budynkach, które służą wszystkim odbywającym tam rozmowy dotyczące strategii państwa. To nie tylko na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zapewne w różnych innych ministerstwach, także w budynkach rządowych, czy tam, z których skorzystają pracownicy prezydenta, takie kabiny prawdopodobnie się znajdują. Chodzi o to, że nie zawsze
strategiczne sprawy omawiane i problemy przez najwyższe czynniki rządowe, one nie muszą być ujawniane, nie muszą, a szczególnie nie muszą docierać do innych przedstawicieli państw, czy na przykład organizacji, które po prostu nie muszą i nie powinny wnikać w opracowywaną strategię, czy to gospodarczą, czy polityczną, czy wojskową. Po prostu uważam, że tak jest na całym świecie, że są środowiska, różne środowiska i polityczne, i apolityczne, ale są środowiska, które muszą utrzymać tajemnicę. Muszą, taka tajemnica lekarska jest tajemnicą, tajemnica spowiedzi też jest tajemnicą i tajemnica związana ze strategią bliższą czy dalszą państwa, nawet taktyką w rozwiązywaniu określonych spraw. To są sprawy związane z eksportem określonych produktów, być może negocjowanie ceny, a więc to nie tylko jakieś jakieś specjalne sprawy związane z jakimiś tam nie wiadomo poczynaniami państwa w takiej czy innej dziedzinie, ale są sprawy gospodarcze, chociażby Coca-Cola, ona bardzo mocno receptę, jest to tajemnica. Pewnie jakiś dobry piekarz na dobre ciasto czy na dobre lody też tę tajemnicę utrzymuje, w związku z tym nieraz błahe sprawy nie mogą docierać do szerokiego gremium.